Niemcy gramy pierwsze skrzypce. Tak mówił, tak myślał i tak postępował Albert Forster przez całe swoje oddane Führerowi życie. Za to zapłacił głową. Od wczesnej młodości wodził zakochanym wzrokiem za ideologiami narodowego socjalizmu. Z nominacją Hitlera na wodza nazistów przyjechał do Gdańska w cywilu. Ale rychło zobaczył, że trzeba uderzać w inną nutę. Mówi i pisze w swojej gazecie: z powrotem do Rzeszy, precz z traktatową samowolą, Polacy coraz bardziej bezczelni. Gdańsk jest wolnym miastem, ani tu, ani w Niemczech faszyści nie mają jeszcze władzy. Oto wrogowie Wielkiej Rzeszy w oczach Forstera: Niemcy komuniści, Niemcy socjaldemokraci, Polacy. Wiedzą faszystowskim patronuje hasło: śmierć marksizmowi. Obietnicami i kłamstwami, demagogią i kastetem ich partia rośnie i zdobywa wpływy. Hitler, zadowolony ze swego pupila, daje mu wolną rękę we wszystkim. Cel uświęca środki, a rozmiłowane w marszach i krzykach bojówki nie będą się zastanawiać nad sensem haseł. Przyjechał w jednym tyrolskim ubraniu i z kartonowym pudłem, ale teraz na dobre zapuścił Gdańsku korzenie. Trzęsie senatem opanowanym przez jego partię. Honorowe obywatelstwo, dyplom i stroje godne prawdziwego Niemca. Może tak, albo lepiej tak, czy raczej tak. Nie, mundur Gruppenführera SS będzie najlepszy na wielki dzień. Gauleiter żeni się, a świadkiem sam Hitler. Gdańsk od wieków związany był z Polską, choć ostatnio Polacy stanowili tu mniejszość. Nie musieli manifestować swojej odrębności, póki atmosfera wolnego miasta nie została zatruta czadem faszyzmu. Można zawierzyć traktatom i układom, kiedy jedni uparli się grać pierwsze skrzypce, innym pozostawiając najwyżej bęben. Jak koń trojański, holownik nazwany imieniem Gauleitera, wprowadza do portu gdańskiego słynny pancernik Schleswig-Holstein. Hitler mówi o korytarzu gdańskim, a Forster o groźbie polskiej agresji. Strzały z dział tego pancernika rozpoczną za kilka dni II wojnę światową. Kiedyś ze sobą współżyli. Dziś jedni są ofiarami, drudzy katami. Polscy pocztowcy pierwsi zostali rozstrzelani za to, że stawiali opór narodowi panów. Innych spotkał los wyznaczony przez faszyzm pod ludziom. Obóz koncentracyjny Stutthof na Mierzei Wiślanej, budowany przez gdańskich Polaków dla siebie i dla innych. Obok więźniów z całej Europy siedzieli tu także niemieccy antyfaszyści.
euforię zwycięstwa jednych, inni muszą płacić wolnością i życiem. Czy historia puści to płazem? Niemiecki film dokumentalny pokazuje bez żenady nową akcję. Verlassene Wohnungen polnischer und jüdischer Auswanderer werden gesäubert und für Volksdeutsche bereitgestellt. Jeszcze chwila, jeszcze sekunda, już! Hitler ślubował nosić w mankietach spinki z hrebem Gdańska, póki to miasto nie wróci do Rzeszy. Dziś przyjechałby dopełnić ślubu, a Gauleiter Forster wita zwycięzcę. Sie, mein Führer, haben das Unrecht von Versailles gegenüber Danzig wieder gut gemacht. Sie haben von der Danziger Bevölkerung den polnischen Druck weggenommen, der seit 20 Jahren auf ihr gelastet hat. Sie haben den Danzigern durch die Heimholung ins großdeutsche Vaterland das Leben wieder lebenswert gemacht. Die Danziger Bevölkerung, Männer und Frauen, Knaben und Mädchen, danken Ihnen, mein Führer, aus übervollem Herzen für das Geschenk der Freiheit und dafür, dass Sie hierher geeilt sind, um die Heimkehr dieser deutschen Menschen ins Reich persönlich zu vollziehen. Kolejny awans Forstera jest logicznym następstwem jego zasług. Faszystowski system potrzebuje ludzi jak on. Ludzie jak on tworzą ten system. Prosił Führera, żeby do jego okręgu włączyć Bydgoszcz, gdzie będzie mógł porachować się z Polakami. Jest teraz panem życia i śmierci 2 280 000 ludzi. Forster pokazał, że ma dość energii i narodowo-socjalistycznego ducha. Jest zręcznym organizatorem i dobrym reżyserem mitingów. Sztandary wypełnią luki między luźno stojącymi faszystami. Dźwięki marsza zagłuszą wątpliwości tych Niemców, którzy pozostali jeszcze trzeźwi. Równiej, w nogę, więcej entuzjazmu. A ci, którzy tu zawsze mieszkali. Obwieszczenie. Ażeby bezczelnemu zachowywaniu się pewnej części ludności polskiej zapobiec, zarządzam, co następuje. Obywatele polscy obojga płci mają obowiązek przed reprezentantami władzy niemieckiej, jak dalecy ci ostatni rozpoznawalni są przez mundur czy opaskę na ręku, ustępować z drogi. Ulica należy do zwycięzców, a nie do zwyciężonych. Obywatele polscy płci męskiej mają obowiązek kłaniania się przez zdejmowanie nakrycia głowy wszystkim przewodzącym osobistościom państwa, partii i sił zbrojnych. Noszenie polskich mundurków szkolnych, czapek z odznakami itd., jak również noszenie przez polskich urzędników kolejowych i pocztowych polskich odznak państwowych jest zbronione. Zakazuje się, szczególnie młodocianym, gromadzenia się na ulicach i na skrzyżowaniach ulic. Kto niemieckie kobiety i dziewczęta napastuje i zaczepia, będzie przykładnie ukarany. Polskie kobiety zaczepiające lub napastujące Niemców będą doprowadzane do domów publicznych. Ci Polacy, którzy jeszcze nie zrozumieli, że są zwyciężonymi, a zwycięzcami my, i którzy przeciwdziałać będą powyższym rozporządzeniom, podlegają najsurowszemu ukaraniu. Torn, dnia 27 października 1939 roku. Der staatliche Polizeiverwalter Weberstedt. Vollmacht pełnia władzę od Führera. Wir sind nun vom Führer als Treuhänder der deutschen Sache für dieses Land eingesetzt worden mit dem klaren Ziel, dieses Land wieder deutsch zu machen. Es wird daher unter aller ehrenvollste Aufgabe sein, alles zu tun, damit schon in wenigen Jahren alle polnischen Erscheinungen, ganz gleich welcher Art, beseitigt sind. Das gilt besonders für die völkische Bereinigung dieses Landes. Wer zum polnischen Volkstum gehört, muss dieses Land verlassen.
die Zeit einer klaren, reinlichen Scheidung der Geister ist jetzt gekommen. Dieses Land soll und wird deutsch bleiben für alle Ewigkeit. Bezbronni dziś muszą znaleźć jakąś sprawiedliwość jutro. Historia nie może puścić tego płazem. Profesor dr Szpaner własnoręcznie kwituje odbiór surowca. Spożycie mydła na głowę w Niemczech należy do najwyższych w Europie. I dlatego surowiec, którego egzekucje i obozy dostarczają w obfitości, powędruje do laboratoriów fabryki mydła. Faszyzm jest u szczytu powodzenia. Zwycięstwa na wszystkich frontach, szampański humor, jasne perspektywy. Kopernika nikt nie pyta o zdanie. Kiedyś odegrał swoje pierwsze skrzypce w astronomii, więc musi być Niemcem. Gips zastąpi się brązem po zakończeniu zwycięskiej wojny. Ale zwycięstwa nie widać. Na odwrót front coraz bliżej. Teraz przyjdzie zapytać historii, czy puści płazem wszystkie zbrodnie tolerowane przez spokojnych gdańszczan. Wojnę znali dotychczas ze zwycięskich komunikatów prasowych. Stutthof był o kilkanaście kilometrów od miasta. Szpitale polowe już tu. Trudno grać pierwsze skrzypce z ręką na tym blaku. Hitler powiedział kiedyś, a Forster powtórzył w ślad za nim, że trzeba uwolnić ludzi od głupiego, poniżającego przesądu, jakim jest sumienie i moralność. Dopełnia się rachunek krzywd. Więźniów ze Stutthofu ewakuuje się, ale jest za mało barek i większość ginie. Oto hitlerowski porządek świata. Tego porządku i cywilizacji bronić ma Volkssturm. Teraz, po nie w czasie, przerażeni cywile zadają sobie pytanie, dlaczego ulegli tym umundurowanym szarlatanom? Dlaczego uwierzyli w swoje nadczłowieczeństwo? Dlaczego tak słodko słuchało im się, kiedy Forster grał swoje pierwsze skrzypce? Przekwaterowanie najlepszą ochroną dla matki i dziecka, głosi napis nad wiecem partyjnym. Jakże zmieniły się hasła i jak zmienił się główny ich autor. Historia nie puszcza płazem takich zbrodni, ani tym, którzy je planowali, ani tym, którzy do nich zagrzewali, ani tym, którzy tylko zachowali bierność. Thank you.
das Unrecht von Versailles gegenüber Danzig wieder gut gemacht. Sie haben von der Danziger Bevölkerung den polnischen Druck weggenommen, der seit 20 Jahren auf ihr gelastet hat. Sie haben den Danzigern durch die Heimholung ins großdeutsche Vaterland das Leben wieder lebenswert gemacht. Die Danziger Bevölkerung, Männer und Frauen, Knaben und Mädchen, danken Ihnen, mein Führer, aus übervollem Herzen für das Geschenk der Freiheit und dafür, dass Sie hierher geeilt sind, um die Heimkehr dieser deutschen Menschen ins Reich persönlich zu vollziehen. Albert Forster wrócił na koniec do cywilnego ubrania. Zbiegł do Danii, ale wydany przez Anglików stanął przed polskimi sędziami, licząc na ich sumienie i na ich moralność. Tak też był sądzony. Skazany został na śmierć. Twierdził, że jest niewinny, że nikogo własnoręcznie nie zabił i że ręce ma czyste. Te same ręce, które podpisywały rozkazy, ściskały dłonie oprawców i unosiły się w faszystowskim pozdrowieniu. Tylko tyle.